wojskowi. Trafili na nasz trop. Myślą, że jesteśmy na powierzchni. Dobrze. Masz rację, Kate Walker. Ja... Kamlek, Kamlek, Jagapa. Kirk, popatrz tam. Co to? Sprawdzę to. Poczekaj tu na mnie. Witam bardzo serdecznie w kolejnej części Zagramy w Syberia 3. A teraz jesteśmy w tych tunelach, gdzie nam pokazała Katherine. Strusie dalej nie chcą iść, bo czegoś się przestraszyły. Idziemy teraz zobaczyć, co to za czerwone światełka są przed nami. O, my w sytuacji z Kirkiem, to już wiemy, co to jest. To są nietoperze. Nietoperek. Dobrze, gdzie jest nasz Kirk? Tutaj będzie, to jest ten, co tak sobie stoi i patrzy. Podziwianie toperki. Strusie, nie iść do małych wampirków. To nie był Kirk. A tutaj? Ten też nie. Wszyscy podobni tacy. A tu jest Kirk, kurczę. Rzuca się w oczy. Cóż, więc mamy problem. Zauważyliśmy. Panna Kate Walker musi zrobić przejście dla Yukole. Dobra, jakiś pomysł? Nie obraziłabym się, gdybyś miała jakiś dobry pomysł, Ayahuasco. Jeśli panna Kate przestraszyć latające szczury, to polecą na zewnątrz. Dobrze, zobaczę, co da się zrobić. Dzięki, Kate Walker. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, zawołaj, a Yukole pomogą. Pozbądź się nietoperzy. Musisz pozbyć się nietoperzy. Dobra, to już wiem. Można to wejść? Nie możesz się wdrapać. No przecież. Możesz. Zdolna. Ja chcieć świeże powietrze. Dobra, dobra. Tu jest jakiś gość. Przepraszam. Widziałeś pewnie, że drogę zagrodziły nam nietoperze. Czy znasz może jakiś sposób na zachęcenie ich do opuszczenia swojego domu? Nie, pomysłu nie. No tak, oczywiście. Tak. Do zobaczenia. Dziękuję za pomoc. Przejdziemy się jeszcze tutaj. To było przejście, ale to później je zbadamy. Najpierw zobaczymy, czy tutaj coś jest. Kunuk Mak, panna Kate. Strusie. Jak tam strusie? Strusie bać się wampirki. Więc zostać gdzie być. Nie ruszać się krok z miejsca, a być bardzo, bardzo głodne. Yukole szybko musieć mieć pastwisko. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Tuk, tuk, panna Kate. Ale wszystko lepiej, jak plemię znowu pójść w drogę. Znasz jakiś sposób na przepłoszenie nietoperzy? Ja myślę, że... Wampirki one głupie być. Ty je wziąć postraszyć! Dziękuję za pomoc. Dobrze, zobaczę, co da się zrobić z nietoperzami. Do zobaczenia. Tuk! Powodzenia, panna Kate. Okej. Na razie mamy złote rady.
Mówię przestraszyć nietoperze, ale nikt nie powiedział w jaki sposób. Dobra, to teraz może pójdziemy najpierw w lewo. Potem pójdziemy do przejścia w prawo. Tutaj jest nasz Oskar. Ten co tu kombinuje? O, Kate Walker! Co tu robisz? Co tutaj robisz, Oskarze? Nic takiego. Kontempluję panującą dookoła ciszę. Jest tu niezwykły spokój. Od ajawaski na przykład? Powiem tylko, że będę ci niezmiernie wdzięczny, jeśli nie zdradzisz jej, gdzie jestem. Śluza, pomoc. Jak myślisz, po co ta śluza? Zainstalowano ją podczas katastrofy, która kiedyś spustoszyła miasto. Odkażano nią kombinezony chroniące ratowników przed skutkami promieniowania. Czyli to miejsce jest bezpieczne? Bezsprzecznie. Gdyby nie było, wszystkie twoje komponenty organiczne byłyby całkiem poparzone. I co najmniej w początkowym stadium gnicia, Kate Walker. Ach, tak. Dziękuję za tę interesującą diagnozę. Metalowe ciało ma czasem zalety. A może pomoc? Potrzebuję pomocy w usunięciu nietoperzy, które blokują nam drogę. Zwierzęta uciekają, gdy czują niebezpieczeństwo. Może nim być ogień albo woda, hałas lub ogólnie wszystko, co mogłoby zagrozić ich życiu lub zdrowiu. Na razie, Oskarze. Tak, Kate Walker? Przepraszam. Co tu jest? Jakiś guziczek? Skarżę na powietrze. Katerina miała rację. Miasto jest całkowicie napromieniowane. Czyli Kate, na pewno tutaj nie będziemy mogli wyjść stąd. Poziom napromieniowania jest wyższy po drugiej stronie śluzy. A tu co tutaj coś jest? A nie, to jest... Liczę na ciebie, Kate Walker. Aha. I ani słowa o mojej obecności. Dobra, dobra. Idziemy stąd. Musimy iść na drugą stronę jednak. On tak stoi, buja się jakby... Jakby był troszeczkę podpity. Tędy sobie zejdziemy. Kate, to nie jest taka wysokość, żeby tak schodzić. Spokojnie mogło być zeskoczyć. Aha. Nie może tu wejść w tym miejscu, tylko musi iść pewnie... O! To miejsce jest idealne na wejście. Na półmetrowy stopień. No nie, półmetrowy może nie. Co tu jest? Centr atomnych. Okej. Cóż tu jest? Ten co robi? Fowanego się bawią? Bać się małych wampirków. To nie lepiej jakbyś poszedł do swoich? Tu jesteś sam. Na przykład ja bym tam wolał nie stać samemu. Tutaj coś jest. Metro, a tu co jest? Cóż to mamy, panno Kate? Taka ilość wodorostów to efekt powodzi. Bierzemy. Na pewno się przyda. Glony. Tylko do czego? Możesz tu wejść? Nie możesz tam dalej przejść? Dobra, to jedna głowa... jedna droga z głowy. Tutaj coś jeszcze jest? Już nic nie ma? Jedziemy dalej. Tylko żebym się nie zgubił. Woda z jeziora. Katerina miała rację. Dobrze, idziemy dalej.
Oni wszędzie są, normalnie są wszędzie. Co masz? Daj mi to. Bajrdla, panna Kate. Patrz! Dobre drewno, tuk! Ty je brać? Dardar? Niech będzie. Po co mi to? Panna Kate? No... Dziękuję, to miłe. Bierz, bo może się przydać. Jak cię zaatakują nietoperki, to możesz potraktować kogoś w główkę. Zobaczmy, co my tu mamy ogólnie. Broszura, serce, nóż, napój szamanki, szal, gogle, glony, korzeń. Dobra. To idziemy dalej. Tu już nic nie ma. Także możemy sobie stąd pójść. No to więcej dróg już tutaj nie ma. Pozostało nam tylko te miejsce tam, gdzie są Yukole i tam, gdzie Oskar stał. Wchodzisz do góry? Możesz ty. Nawet mnie nie strasz, że tam nie wejdziesz. Nie, proszę. No to klops. Jesteśmy tu uwięzieni. Może trzeba coś zrobić jeszcze tutaj. Rozejrzyjmy się. Nie, no nic tu nie ma. Tu jest płot. Tu jest płot. Albo będzie trzeba zrestartować grę. O jest. Co to jest? Tutaj nic nie ma nowego. Nic. Album ze zdjęciami. To raczej nam się nie przyda. Obejrzyj to. Ten użyteczny patyk, który podarował mi wtedy stolarz. Ten użyteczny patyk, który podarował mi wtedy stolarz. Ta. O. Glony, które, jak mówią, pachną morzem. A ten szal? Po co mi ten szal? Mój stary szal. Trudno się z nim rozstać. Sporo razem przeszliśmy. Okej. To musimy sobie teraz wyjść. Może z rozpędu musi wbiec na te sody. Albo i nie. Kurde, kurczę. Kate, coś ty zrobiła. No nie wejdziemy do góry. Żeby to było koniec naszej przygody? Bo nie widzimy się przechodzić od nowa. Dobra, szybki restart. Zobaczymy, czy teraz wejdziemy po tych schodach. Chwila prawdy. Jest. Udało się. Już bym się bał, żeby gdzieś trzeba zakończyć tę historię. W tym miejscu akurat. To nie byłoby miłe. Tutaj jest jakiś stół. Idziemy. Zobaczmy, co tu jest. Tu jest jakaś dziurka. Może wsadzimy ten kij do tej dziurki. Korzeń. Dawaj. Korzeń. Szalik. To nie działa. Szalignie, co to jest? Zapalniczka.
Okej, okay, a to? Co tam jest? Nie dowiemy się. Szukam jeszcze czegoś. Wydaje mi się, że trzeba zrobić pochodnie. Trzeba znaleźć coś. Trzeba znaleźć coś? Coś. Nie. Trzeba coś znaleźć, żeby przymocować do tej pochodni, żeby to można było podpalić. Tu coś jest. Szmatka Yukoli. No i wszystko. Mamy szmatkę, także biegniemy. Skonstruować naszą pochodnię. Będzie pasować ta szmata, czy nie będzie pasować? Szmata. Bierzemy to. Buteleczka. Buteleczka czego? Zaraz się dowiemy. Buteleczka, obejrzyj. Benzyna. Przydatna przy rozpalaniu grilla. No proszę. Zapalniczka. Teraz trzeba to podpalić. No i mamy pochodnie. Idziemy. Zejdź sobie na dół, zobaczymy, czy to zadziała. Oj. Chodź, cienie toperki. Mietro. Dobra, jest problem. Nie do wiary. Nietoperki nie mogą wylecieć. Zgasiła to. Znajdź sposób, by otworzyć wentylację. Najpierw muszę zapalić pochodnie. Dobrze. Idziemy. Gdzie to jest? Nietoperze mogłyby tędy z łatwością wyfrunąć, ale nie wiem, jak otworzyć te kraty. Okej. Chodźmy tutaj, do Oskara. Może tym razem nam Oskar pomoże. Kurczę. Trzeba przebiegnąć dookoła, żeby mogły wspiąć się. Na ten stopień. Chodź, tutaj w prawo. Czasem mnie zaskakuje ta Kate. Oskar potrzebuje pomocy. Pomóż mi, a ten się trzepie. Klaustrofobiczna atmosfera tego miejsca źle na ciebie wpływa. To wcale nie klaustrofobia, Oskarze. Rozwiązanie problemu nietoperzy znajduje się tam, na zewnątrz. A ja nie mam bladego pojęcia, jak się tam dostać. Promieniowanie przekracza wszelkie normy. Trzeba ci pomocy kogoś, na kogo promieniowanie nie ma aż takiego wpływu, Kate Walker. Gdyby ktoś taki istniał, rozwiązałby nasze problemy. Czyż nie? Wydaje mi się, że wystarczyłby XZ-2000. O, myślisz, że... serio? Chociaż doskwiera mi rdzawe zapalenie stawów, chyba sobie z tym poradzę, Kate Walker.
Nie wątpię, że dałbyś sobie radę, ale tam naprawdę nie jest bezpiecznie. Nie sądzisz chyba... Obawiam się, że... Niestety, lista ochotników nie jest długa, Kate Walker. Jeśli nalegasz... Nareszcie jest ktoś, kto wyręczy Kate w jakimś zadaniu. Otwórz wentylację dla Kate Walker. Proszę, kierujemy Oscarem. Ale... Teraz jak tak zauważyć, to ma takie ruchy jak Kate, kobiece trochę. No ale nie będziemy już to wnikać. Najważniejsze, żeby nam pomógł. No, już myślałem, że się znowu gra zawiesiła, bo troszeczkę za długo był ten czarny ekran. Ani nie było ikony ładowania. O, co to jest? Piesek. Piesek, a my gdzie? O, lecę. Wrogowie Kate Walker. Powinienem Olga. Się chyba pośpieszyć. Nasza Olga znajoma sobie biega. O, tutaj coś jest. Tu jest jakaś skrzynka. A, są szyby wentylacyjne. Dziecko dałoby sobie z nimi radę. Dobra, Oskar, to nie jest zabawne. Powiedz mi, jak tam wejść. Tu ma skrzynkę, nie mogę do niej zobaczyć? Interesuje mnie ta skrzynka, bardzo. Dobra, nie mogę ich zobaczyć. Tam jest straż, wóz strażacki. Może będzie trzeba wykorzystać drabinę z wozu strażackiego. O ile takowo tam istnieje. Tu nic nie ma, nic nie ma. Idziemy dalej. Ale ptaszki tu latają. Jakby było aż takie duże zakażenie, to wątpię, żeby ptaki przeżyły. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba, że to są zmutowane ptaszki. Odporne na promieniowanie. Dobra, co my tu mamy? Lepiej nie robić tego przy zgaszonym silniku. Nie będę popełniał błędów jak Kate Walker. Okej. Brak klucza. No tak. No to super. W Stanach zawsze zostawiam kluczyki w tym. Nic. To byłoby zbyt oczywiste. Aha, no właśnie, tutaj zawsze zostawiam kluczyki, ale widzę, że tutaj nie widzę nic. Zobaczmy drugą stronę. Też nie ma. Może w sowku? Jakiś ładny rysunek. Jest, sam klucz, jest kluczyk. Może teraz. Klucz zapłonowy. Działa. Działa, działa. To proszę. Jedziemy. Teraz musimy tą drabinę jakoś
zesterować, co tu jest. A, tu są wichajstry. Chodź tutaj, chodź tu. Działko wodne. Dobrze, co my tu mamy? To się wysuwa. Tego nie potrzebujemy. Proszę to zsunąć. Okej. Do góry. Bingo. Nie da się otworzyć. Krawędzie zostały przyspawane. No to super. Fiolka oleju. To nam nie wystarczy. No to jesteśmy... To bulgotanie to obraza dla zawodu kotlarza. I prawdziwy klucz nakrętkowy. Pozwolisz? No to super. Czyli tutaj nic nie zdziałamy. Tu nigdzie nie ma żadnych narzędzi. Będzie trzeba przeszukać to wszystko, ładny co tu pokój. Jest. Ładny pokój. Co? Jaki pokój, Oskar? Coś ci się potentygowało. Tu była taka skrzynka żółta, ale nie możemy jej przeszukać. Idziemy dalej. Tutaj coś jeszcze jest. Tu idź, tu. W prawo, człowieku, w prawo. Jać. Gdzieś ty po... O! Tu coś leży. Aha, oczywiście nie możemy tego zobaczyć. Czemu idzie w prawo, jak mu daje? Żeby szedł w lewo, no. Duży teren do przeszukiwania. Ale dobra, tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Tu coś jest. Bank to jest. Bank. Może w banku coś znajdziemy. Narzędzia po ostatnim włamaniu. Tak myślałem. Mamy nożyce. Ciekawe, czy nożyce wystarczą. Idziemy to zbadać. Oj, Oskar, Oskar. Pustki. Kolejne skojarzenie z Silent Hillem. Tylko ta mgła taka jakaś mniejsza tutaj jest. Mam nadzieję, że te nożyce nam wystarczą. Chodź, ciachamy to. Kurczę. Już chciałem powiedzieć, że coś łatwo nam to poszło.
A tu mamy towarzystwo. Uciekli mechanicznym psom. Pięknie. Jakbyś wszedł do auta i je rozjechał? Może teraz użyjmy tej armatki wodnej, co? Tutaj co jest? Aha, wyciągnij to. Tak. Tutaj co tu mamy? Proszę. Spasuje nam końcowo. O, jeszcze raz. Weszło. Weszło, naszło, zeszło. Kręcimy. Dołącz do Kate Walker. Co jest? Ale się mu dostało. No i sprawa załatwiona z pieskami. Idziemy, idziemy. Idziemy, zanim wrócą z towarzystwem. Gdzie to było? To było chyba tutaj, po tej stronie. Te wejście. Oj. To chyba nie tu. To było tam. Tu jest jeszcze jeden piesek, ale on taki nieruchomy jest. Co tu jest za pomieszczenie? Kolejny piesek? Dobra, już wiem, że to nie jest to miejsce. A, nie, nie. Idziemy stąd. Tu jest niebezpiecznie. Weź teraz, człowieku, traf w to miejsce, z którego żeś przyszedł. Kolejny piesek. Tutaj są te drzwi. Zapis udany, także zobaczymy, co na to Kate nam powie. Oj, tu był guziczek. Kate już tutaj nas czeka. Irytujące. Musisz iść beze mnie, Kate Walker. Dam radę. Nawet nie ma mowy. Kate Walker, jestem naprawdę bardzo poważnie napromieniowany. W tym stanie stanowię dla ciebie wręcz śmiertelne niebezpieczeństwo. To raczej nie jest pożądane.
Zrozum, nigdzie się bez ciebie nie ruszę. Muszę tylko znaleźć jeszcze trochę jodu. Jod nie leży tu na każdym rogu ulicy. Przestań być takim pesymistą. Pozwól mi działać, proszę. No dobrze, Kate Walker. Może te glony? Załaduj jod do śluzy powietrznej. Zobaczmy. Czy zadziałają te glony tutaj, co mamy? Glony. Glony, które, jak mówią, pachną morzem. Chwila prawdy. Proszę. No i co? Co to się zawiesiło? Optymalna ilość jodu. Kwarantanna zakończona. No proszę. Proces dekontaminacji rozpoczęty. Proszę pozostać na miejscu. Raczej nigdzie się nie rusza. Proces dekontaminacji w toku. Proszę pozostać na miejscu. Sistema. Proces dekontaminacji zakończony. Zakończone. Otwieranie śluzy. Dobrze cię znowu widzieć. Jak dobrze cię znowu widzieć, Oskarze. Tak, jak by to ująć. No, twój widok mnie nie smuci, Kate Walker. Idź z powrotem do Yukoli, Oskarze. Powiedz im, żeby się szykowali. Zaraz do was dołączę. Rozkaz, Kate Walker. No to w drogę. Pozbądź się nietoperzy. Idziemy jeszcze raz odpalić pochodnie. Pochodnie można odpalić tylko w tym. Tylko na tym stole chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Panna Kate, pośpieszyć się z warsztat. Aha, bo zaraz spakuję go. No i co, nie będziesz na warsztat? Chodź szybciutko, szybciutko. Pusty. Na szczęście moja pochodnia powinna jeszcze wytrzymać. Już się przestraszyłem. Wreszcie świeże powietrze. Dobrze zostawić to piekło za sobą. I co dalej? Rozbijemy tutaj nasz obóz i ruszymy w drogę o wschodzie słońca. Następny cel będzie ostatnim w tym kraju. Starożytny most nad rzeką Balatą, na granicy z Jakastanem. Gdy go przekroczymy, będziemy wreszcie bezpieczni. To naprawdę dobre wieści.
Do zobaczenia, Kirk. I zakończymy w tym miejscu nasz materiał. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie kciuka w górze, zostawcie komentarz. Ja już dziękuję i do usłyszenia. Bye.